Wigilia polska jest faktycznie bardzo specyficzna. Na tle tradycji rzymskokatolickich jest wyjątkowa zupełnie, dlatego że właśnie jest takim połączeniem obrzędowości chrześcijańskiej z bardzo dużą liczbą elementów przedchrześcijańskich. Bo cały skład wigilijnego menu to są rzeczy, które mają znaczenie symboliczne, zupełnie niezwiązane z chrześcijaństwem. Podobnie jest też z tradycją zostawiania pustego talerza. Sianko jest ze żłóbka, ale to jest właściwie jedyny element tego chrześcijańskiego bożonarodzeniowego stołu. Nie mówiąc o choince, tak, która w ogóle w Polsce jest dosyć późna i trafiła w ogóle przez luteranizm do Polski, przez mieszczańską tradycję luterańską, tak jak z samą datą Bożego Narodzenia, prawda, że ona została wyznaczona dokładnie na ten dzień, kiedy rodziło się Słońce Niezwyciężone. W bardzo wielu krajach o tradycji chrześcijańskiej celebruje się oczywiście Dzień Bożego Narodzenia. Natomiast ta tradycja celebrowania Wigilii jest bardziej archaiczna i wigilijna wieczerza to jest, no tak jak powiedziałam, coś, co odróżnia tą polską tradycję bożonarodzeniową. Ten wigilijny stół, co na nim jest? Zacznijmy od pustego talerza. Pusty talerz, obecnie mówimy dla wędrowca, żebraka, biednego, natomiast on jest talerzem dla zmarłych. Są jeszcze takie miejsca w Polsce, gdzie mówi się, że po wieczerzy wigilijnej naczyń się nie zmywa, bo przyjdą zmarli sobie podjeść. To, co się pojawia na talerzach. Składniki tych potraw w większości są bardzo symboliczne. Nakaz postu jest chrześcijański. Już zostańmy przy tym, że jemy ryby i jemy bardzo dużo rzeczy pochodzenia leśnego i jemy nasiona, ziarna, grzyby. Kolejny produkt lasu, absolutnie spoza świata bezpiecznego, zamieszkałego, tego świata, gdzie człowiek uprawia ziemię. Po grzyby trzeba iść do lasu. Więc tutaj te składniki potraw wigilijnych, one naprawdę mają takie bardzo silne znaczenie symboliczne. Prezenty to jest związane z choinką i prezenty są późną tradycją. Z perspektywy znowu tego, co antropolodzy mówią o funkcji prezentu i daru, prawda? I w ogóle o tym, jak dar działa, nawet nie tylko o jego funkcji, ale nawet więcej, o tym, czym jest dar. No to znowu wkraczają tutaj rozmaite siły, po pierwsze scalające wspólnotę, po drugie wytwarzające wewnątrz wspólnoty więzi, no i po trzecie odsyłające nas do sił, które są z nami we wspólnocie, jakieś byty, ale są poza tym światem przyrodzonym. Żaden dar nie jest niewinny. Każdy dar jest nacechowany i ma w sobie jakąś siłę, więc dlatego na przykład mamy tą tradycję, że pod choinką nie podpisujemy, od kogo jest prezent. Ale same dary są narzędziem do wytwarzania więzi między ludźmi, bo dar zawsze należy odwzajemnić. Więc nawet jeżeli ja niby nie wiem, od której cioci dostałam co, to i tak dla każdej cioci też musiałam zrobić prezent, prawda? Więc tutaj ta wymiana darów jest bardzo, bardzo symboliczna i ważna też z perspektywy działania wspólnoty.